Iwona Domagała, witam Państwa i zapraszam na sportowy przegląd tygodnia Jasnetu. Po miesięcznej przerwie na tafle powrócili hokeiści JKH GKS Jastrzębie. W piątek podopieczni Reznera pechowo przegrali z Krakowią 4-5, tracąc ostatnią bramkę na pół minuty przed końcem meczu. Natomiast w niedzielę zagrali na Jastorze z Zagłębiem Sosnowiec, ale do zwycięstwa potrzebowali jeszcze dogrywki. JKH GKS Jastrzębie był faworytem spotkania z Zagłębiem Sosnowiec, jednak do wygrania z jedną z najsłabszych drużyn ligi potrzebował dogrywki. Ponownie Jastrzębianie, prowadząc 3-1, pozwolili rywalom na zdobycie 3 goli i doprowadzenie stanu meczu do 3-4. Taka sama sytuacja miała miejsce podczas piątkowego meczu z Krakowią. Tym razem jednak to podopieczni Reznara zdołali wygrać mecz. Bohaterami spotkania byli czescy zawodnicy JKH GKS. 4 z 5 trafień dla gospodarzy zaliczyli hokeiści zza naszej południowej granicy. Petr Lipina, Richard Kral oraz Richard Bordowski. Ten ostatni zdobył bramkę na wagę 2 punktów w drugiej minucie dogrywki. Natomiast dzięki trafieniu króla Ryszarda na 40 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry, kibice na Jastorze w ogóle zobaczyli dogrywkę. Warto również wspomnieć o niecodziennym wyczynie Petra Lipiny, który strzelił gola zza bramki strzeżonej przez Tomasza Odwonka. Lipina sprytnie uderzył krążek, który odbił się od pleców bramkarza i wpadł do siatki. Po meczu trener gości Mariusz Kieca podkreślił, że jego drużyna rozegrała bardzo dobry mecz, a szczególnie podobała mu się trzecia tercja. Zauważył również, że mało kiedy traci się tak dziwnego gola, jak ten strzelony zza bramki przez Lipinę. Z kolei drugi trener Jastrzębia Jacek Hrabański mówił, iż gospodarze zamiast grać swoje, poddali się stylowi Sosnowca. Dodał, iż w obecnej sytuacji w tabeli każdy punkt jest na wagę złota. Białe Jastrzębie odniosły w miniony weekend 2 zwycięstwa w ramach rundy zasadniczej Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, dzięki czemu uzyskały drugie miejsce w tabeli i z tej pozycji przystąpią do fazy play-off. W ćwierćfinale podopieczne Zbigniewa Wróbla zmierzą się z GKS Tychy. To był pracowity weekend Białych Jastrzębi. Nasze hokeistki rozegrały na Jastorze 2 spotkania. W sobotę zmierzyły się z GKS-em Tychy, natomiast w niedzielę podjęły Krakowię Kraków. Jastrzębianki były faworytkami obu meczów i nie zawiodły oczekiwań swoich kibiców. W sobotę Białe pewnie wygrały z Tychami 5-2, strzelając 4 z 5 bramek w pierwszej tercji. Do siatki gości trafiły dwukrotnie Anna Kierc oraz Magdalena Szynal, Magdalena Gumowska i Paulina Kulas. W końcówce spotkania gospodynie pozwoliły rywalkom na zdobycie 2 honorowych goli. W niedzielę Białe zmierzyły się z Krakowią, ale wygrały zaledwie 1 bramką. Dzięki zdobyciu kompletu punktów Jastrzębianki zajęły drugie miejsce w Polskiej Lidze Hokeja Kobiet i w ćwierćfinale fazy play-off zagrają z GKS-em Tychy. Mecze zostaną rozegrane 14 i 21 stycznia. Grzegorz Łukasik został nowym trenerem GKS 1962 Jastrzębie, obejmując drużynę po Andrzeju Myśliwcu. Dotychczas Łukasik prowadził granicę Ruptawa, z którą wywalczył historyczny awans do Ligi Okręgowej. Jastrzębski Węgiel zagra w półfinale siatkarskiego Pucharu Polski, który zostanie rozegrany w Rzeszowie. Podopieczni Lorenzo Bernardiego pewnie pokonali w ćwierćfinale AZS Częstochowa 3-1 i 3-0. W związku z kontuzją Rafaela Margarido Jastrzębski Węgiel postanowił sprowadzić kolejnego rozgrywającego. Tym samym do Jastrzębia zawitał zaledwie 22-letni reprezentant Portugalii Thiago Violas. Pabrz Wiecki Jan Pol objął prowadzenie w grupie A Miejskiej Ligi Piłki Halowej. Lider rozgromił w miniony weekend Seminosiadek oraz Elitę. W innym ciekawszym meczu TKKF Chrobry Omega wygrał w meczu o przysłowiowe 6 punktów z NSZZ Solidarność Zofiówka. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na sport już za tydzień.